Po takim pierwszym zachuśnięciu się rynku robotami współpracującymi, kobotami, widzimy aktualnie i nasi też klienci, użytkownicy robotów zdali sobie już sprawę w dużej mierze, że tak naprawdę nie ma tak dużo aplikacji stricte dla kobotów, gdzie mogłyby bezpiecznie pracować bez wygrodzeń. I tak naprawdę większość instalowanych obecnie kobotów jest instalowanych z wygrodzeniami, urządzeniami bezpieczeństwa i pracuje tak naprawdę w taki sam sposób. W jaki potrafią to robić klasyczne roboty przemysłowe. Więc to raczej klasyczne roboty przemysłowe zyskują funkcje, które były wcześniej zarezerwowane dla kobotów i dążymy do takiej hybrydy klasycznego robota przemysłowego, który będzie w stanie wydajnie pracować z dużą precyzją, a jednocześnie będzie zapewniał bezpieczeństwo dla operatora, wtedy, kiedy to jest potrzebne, i łatwość programowania i obsługi. Ta łatwość programowania i obsługi tak naprawdę jest często kluczowym elementem w podejmowaniu decyzji odnośnie tego, czy zainstalować klasycznego robota czy kobota, i to jest największą zaletą kobotów. E, czyli ręczne wodzenie, proste graficzne systemy oprogramowania, wbudowane panele operatorskie na ramieniu, to wszystko pozwala łatwo i bezproblemowo przezbroić robota na przykład przez. Niewykwalifikowaną kadrę, czyli bezpośrednio przez operatora, na przykład. Natomiast trend obecnie na rynku jest taki, że klasyczne roboty również zyskują te funkcje łatwego programowania, ręcznego wodzenia, więc tutaj zbliżamy te dwa światy. We wdrażaniu kobotów i aplikacji współpracujących dużym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa operatora w przypadku kontaktu robota z człowiekiem czyli w przypadku, jeśli robot uderzy człowieka. Obecnie pojawiają się technologie, które dbają o to, żeby do takiego uderzenia w ogóle nie doszło, czyli że robot zatrzyma nam się jeszcze przed kontaktem z człowiekiem, i również pod kątem elastyczności i łatwości programowania, odchodzimy od klasycznego podejścia, czyli programowania robota krok po kroku, na sztywno jakie operacje ma wykonywać, na rzecz zadaniowego podejścia do pracy robota, czyli Wydajemy robotowi polecenia, planujemy mu jakieś zadania, natomiast to robot na tym najniższym poziomie decyduje o tym, jakie i kiedy ruchy wykonać.